Nie wiem, jak uważacie, robić taką krótką prezentację, a potem ewentualnie odpowiedzi na pytania? No, widzę, że nikt nic nie pisze. Dobra, no to okej, to zrobimy taką skróconą bardzo. A potem ewentualnie, jeżeli będą jakieś pytania, no to przejdziemy do nich. Dobrze, no to teraz tak. Dlaczego biznes Skyway? O, jest, okej. Ewa odpowiedziała, dobra. Dlaczego biznes Skyway może być biznesem Twojego życia? Ja uważam, że jest to naprawdę rewelacyjny projekt, ponieważ no, w dzisiejszych czasach duże miasta są po prostu przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale dwa samochody. I no, wszyscy chyba wiedzą, że po prostu to, co jest dla nas najcenniejsze, to jest czas, tak? I tak naprawdę 90% ludzi z tej planety potrzebuje technologii Skyway, bo jest to po prostu przede wszystkim bardzo szybki, jak mówiłam, bezpieczny transport i do tego jest bardzo tani, tak? I były prowadzone badania, przykładowo wśród Amerykanów, którzy powiedzieli, że nie mieliby nic przeciwko powietrznej gondoli, która zawiozłaby ich z Manhattanu na Brooklyn, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy w Nowym Jorku są największe korki, tak? Czyli już były, powiedzmy, prowadzone takie badania, bo no, nikt nie lubi, że tak powiem, stać w korkach, a zwłaszcza w takim mieście jak Nowy Jork. I w tym momencie, gdyby była taka kolejka, to w tym momencie to wszystko by to wszystkim, że tak powiem, ułatwiło. I przede wszystkim, co jest jeszcze ciekawe, no to ta kolejka jest dużo tańsza niż budowa autostrad oraz metro. I jest również dużo bardziej bezpieczna. W broszurze, którą dostałam na Międzynarodowych Targach Transportu, była również informacja, że ma zabezpieczenia przed terrorystami i jest również dużo bardziej ekologiczna od innych środków transportu. No i tutaj ktoś teraz może powiedzieć, okej, fajnie, idea jest fajna, tak, taka kolejka by się każdemu przydała, ale jakby no pozostają takie podstawowe pytania bez odpowiedzi, tak, ile to kosztuje, ile metrów nad ziemią będzie ona jeździć, kto to sfinansuje i jak ty możesz na tym właściwie zarobić, ale zaraz właśnie do tego przejdziemy. Wysokość tras to 5 do 10 metrów nad powierzchnią Ziemi. Jeżeli ktoś by Was po prostu pytał, tak, dlaczego właśnie Skyway, no to można po prostu porównać go przykładowo do jakby innych środków transportu. Jeżeli na przykład 1 kilometr autostrady kosztuje od 10 do 15 milionów dolarów, no to 1 kilometr trasy Skyway kosztuje praktycznie połowę mniej, tak, do 3 do 5 milionów dolarów. Z kolei 1 kilometr transportu podziemnego metro, no to zobaczcie, to jest 50 milionów dolarów minimum, tak? Czyli sami widzicie, że Skyway jakby tutaj wszystko przebija. Tak samo jeszcze jest konkurencja Hyperloop, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no jest to jakby podobna kolejka, którą zbudowała tutaj, znaczy buduje, tak, firma Tesla, czyli którą myślę, że wiele osób zna. No i oni również mają dużo droższą tą kolejkę, ponieważ 40 milionów ona dolarów kosztuje budowy 1 kilometr, tak? No i teraz wiele osób też również pyta, często dzwoni do mnie i zadaje pytania, gdzie to się buduje? A więc tak, no już w tej chwili rozpoczęła się budowa na Białorusi i prototyp zostanie ukończony w roku 2017 oraz w Australii. I prototyp tam ma być ukończony w roku 2018. Ja byłam, mówię, na tych międzynarodowych targach transportu, to właśnie Rod Hook, odpowiedzialny za tę budowę w Australii, powiedział, że właśnie w 2018 będzie to ukończone. Oczywiście nie mówimy o jakby takiej kolejce, takiej, wiecie, do której już ludzie będą mogli wsiadać. Jakby to będzie po prostu prototyp, tak? Czyli będzie to po prostu taka kolejka, którą oni będą mogli pokazać potencjalnym inwestorom, że chcieliby którzy chcieliby to siebie u siebie w swoich państwach zainstalować. I jak mówię, no osobiście po prostu przy tym byłam, jak właśnie ten Rod Hook poczynił takie zobowiązanie, więc liczę na to, że wszystko tutaj się, że tak powiem, uda. Oczywiście, jak mówię, firma też nie czeka jakby na to, żeby tutaj ten czas po prostu zleciał, tylko w tym cały czas po prostu aktywnie działa, pozyskuje partnerów. Sama Unia Europejska jest również
zainteresowana tą kolejką, ale jak mówię, no muszą coś zobaczyć, tak? Muszą zobaczyć ten prototyp. I co z tego dla Ciebie wynika? Tak naprawdę, no to już jest realizowane od 39 lat i będzie to rozwijane z Tobą lub bez Ciebie. Tak naprawdę tylko Ty decydujesz, czy chcesz dołożyć do tego projektu swoją cegiełkę, a potem uczestniczyć w zarobkach firmy, kiedy już będzie słynna na całym świecie, bo że będzie słynna, no to ja akurat jestem po prostu pewna tego, bo w tej chwili już jest bardzo głośno o Skyway w zagranicznych mediach. Sam fakt, że byli na tych targach transportu, no to już po prostu świadczy o nich, że robi się o tym coraz głośniej. Oczywiście ktoś mówi, a w TVN czy w Polsacie jeszcze nic się o tym nie mówi, no ale ja myślę, że to po prostu jak w polskich mediach będzie o tym głośno, jak sobie włączysz wiadomości wieczorem i będzie leciał Skyway, no to niestety może być już za późno tutaj na zarobek, tak? Bo takie projekty najlepiej się właśnie robi właśnie w ciszy. I teraz Ci powiem, jak wygląda sprawa udziałów. I jeszcze zanim o tym powiem, to chciałam tylko nadmienić po prostu, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, kto za tym wszystkim stoi. Anatolij Junicki, właściciel, no ja uważam, że geniusz, ponieważ jeżeli ktoś wynalazł 140 wynalazków, no to jest to z pewnością osoba, która, że tak powiem, jest bardzo inteligentna. Potem tutaj akurat poznałam osobiście, Anatolijego nie poznałam, ale Wiktora Baburina poznałam osobiście, jest to wicedyrektor do spraw inwestycji i on realizuje budowę tego ekotechnoparku, czyli tej kolejki na Białorusi. Potem mamy Roda Huka, tu już o nim wspomniałam. Kiedyś zajmował się autostradami w Australii i robił to jako osoba tak z ramienia rządu, tak? W tej chwili w Skyway inwestuje jako inwestor prywatny, więc to trzeba też zaznaczyć. Ale mówię, jak byłam na tej prezentacji w Berlinie, to bardzo fajnie o tym wszystkim opowiadał. Powiedział, że bardzo chciałby, żeby powstała taka kolejka między Melbourne a Sydney, ponieważ teraz pokonuje się tą trasę około 9 godzin i gdyby tam, wiadomo, była taka kolejka, która by skróciła tą trasę, no to bardzo by to wszystko, że tak powiem, ułatwiło, tak? Także no nie ukrywajmy, dodatkowo jest też taki plus, że jakby jeżeli będzie ta kolejka nadziemna, a wiadomo, że Australia słynie z bogactw naturalnych, to nie będzie się po prostu niszczyć tych wszystkich takich terenów zielonych, tak? I jedziemy teraz dalej. Tutaj wiadomo, no po prostu w Skyway są zaangażowane, jest bardzo wiele osób, które są jakby czołowymi tam osobami też w Rosji, tak? Liderzy partii nawet się zdarzają, ekonomiści, gubernator regionu tutaj widzicie. Generalnie no osoby, które nie są, że tak powiem, byle kim. I tutaj w tej chwili przejdziemy do omówienia międzynarodowych targów transportu. Co tam było? Nie było takiego prototypu kolejki, że właśnie mówię, że ludzie mogli wejść i tam się przejechać już tą kolejką. O, tutaj Andrzej pisze, jutro jestem o 17 w Warszawie, zapraszam na osobiste spotkanie i prezentację Skyway, ulica Dzielna 10. Okej, super wiadomość, czyli jeżeli jesteście z Warszawy, albo nawet jeżeli nie jesteście z Warszawy, ale macie osoby, które po prostu chciałyby przyjść na taką prezentację, no to po prostu przekierujcie je tutaj na to spotkanie w Warszawie, bo wiadomo, no, że warto, tak? Więc jeżeli macie tutaj, jesteście w projekcie i albo macie blisko Warszawy, albo są osoby z Waszego polecenia, które mieszkają blisko Warszawy, to po prostu warto je po prostu poinformować. Bo to co innego zawsze, jak się kogoś pozna na żywo, tak? Dobrze, teraz wracamy tutaj do targów. Czyli na targach jakby firma nie zaprezentowała takich prototypów w skali 1 na 1, że można było po prostu do tej kolejki wsiąść i już jechać, tak? Ale można było jakby już sobie w tych wagonach usiąść i tak naprawdę to stanowisko Skyway cieszyło się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, można nawet powiedzieć, że największym na całych targach. Tutaj Ewa pisze, że z Koszalina to niestety za daleko. No to może jeszcze Ewa będzie innym razem okazja. I wracając tutaj do tematu, tą firmą byli zainteresowani nie tylko prywatni inwestorzy, ale również do stoiska podchodziły na przykład tacy przedstawiciele takich firm jak Siemens. I tak naprawdę to stanowisko konkurencji Skyway bardzo przy tym Skywayu po prostu wypadło blado. Oczywiście tutaj już pewnie widzieliście te firmy z targów, także mówię, jeżeli na przykład polecacie, promujecie ten program, to taka wskazówka dla Was,
Oczywiście polecanie nie jest tutaj obowiązkowe, ale zawsze warto pokazać właśnie takiej osobie jakiś filmik z targów, bo wtedy osoby widzą, że to naprawdę już ten projekt no, coś znaczy, tak? Bo sam fakt, że byli na tych targach, to już bardzo dobrze świadczy o firmie i inne osoby widzą, że to jest po prostu realny projekt, tak? I teraz, jeśli jeszcze nie wiesz, tak, jak możesz tutaj zarobić, to chciałabym Ci powiedzieć, że warto no, mieć udziały Skyway'a, ponieważ tak naprawdę firma nie musiała się z nami dzielić tymi po prostu udziałami, mogła zagarnąć, że tak powiem, wszystko do siebie, ale stwierdziła, że podzieli się z nami i da nam również możliwość zakupu udziałów. A mogli nas przecież o tym w ogóle nie poinformować. A jednak tak naprawdę wszystko tutaj zaczęło się od ludzi, ponieważ zbiórka taka funduszy na ten ekotechnopark, który powstaje w Białorusi, zaczęła się już 3 lata temu. Wówczas zobaczcie, jakie jest porównanie, jakie jest spory jest jakby tutaj zmiana i kapitalizacja tych akcji w zaledwie w przeciągu 3 lat, tak? Czyli jeżeli mamy taką perspektywę, że w ciągu ostatnich 3 lat tak bardzo się zmieniły te akcje, to zobaczcie, co będzie w następnych latach. Jeżeli 3 lata temu jedna akcja, znaczy 1 dolar to było 2500 akcji, a w tej chwili mamy jest za 1 dolara, już możemy dostać tylko 200 akcji, to chyba sami widzicie, że to jest projekt, który naprawdę nabiera dużego, że tak powiem, przyspieszenia. Eksperci mówią nawet, że na koniec 2017 roku będzie to 1 dolar, jedna akcja, ale od razu zaznaczam, to jeszcze nie będzie oznaczało, że firma wejdzie na giełdę. To będzie po prostu jakby już taki wyznacznik, tak? I dopiero firma będzie mogła zacząć myśleć o tym wejściu na giełdę, na które wszyscy tak czekamy w 2018 roku. No to będzie najwcześniej oczywiście, tak? Ponieważ no tutaj nie ukrywajmy, to nie jest jakiś taki projekt, gdzie pieniądze się nie biorą nie wiadomo skąd. Firma też musi zarobić, musi zacząć sprzedawać te kolejki, żebyśmy my zaczęli na tym zarabiać. I za chwilę powiem też jeszcze o miesięcznych dywidendach, które możemy z tego tytułu uzyskiwać. Jeżeli ktoś mówi, że 1 dolar jest jedna akcja, to jest niemożliwe, no to ja naprawdę odsyłam w tym momencie właśnie do tego faktu, że jeżeli nasze polskie PZU weszło na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję, to co dopiero kiedy mówimy o międzynarodowej firmie, która, no chyba mi się wydaje, że to byłoby po prostu dziwne, gdyby nie weszli po tej cenie minimum 4 zł jedna akcja, tak? Bo 1 dolar w tej chwili to około 4 zł. I tak jak mówię, no co tutaj wychodzi z tego, to, że zarabiamy minimum 5000% przebicia. Ale oczywiście, no, będzie można te akcje dopiero sprzedać wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę i będziemy mieli wówczas możliwość albo sprzedania wszystkich akcji na raz, jeżeli ktoś powiedzmy potrzebuje takiego dużego zastrzyku gotówki, albo będzie można otrzymywać miesięczne dywidendy. Tutaj do końca nie zostało jeszcze określone, jaka to będzie wartość tych dywidend. No tutaj niektórzy mówili, że nawet 20% od wartości posiadanych akcji. No nie wiem, czy to jest do końca potwierdzona informacja, no gdyby było 20% od wartości posiadanych akcji, no to byłaby to rewelacja, tak? I to jest miesięczne dywidendy, a nie roczne, tak? I można je otrzymywać tylko z samego tytułu, że te akcje posiadasz, dlatego po prostu warto się wówczas będzie zastanowić, czy sprzedawać wszystkie akcje, czy może jednak rozłożyć ten taki, że tak powiem, nasz tutaj zastrzyk gotówki na mniejsze kawałki i czerpać z tego korzyści po prostu dłużej. I to już tutaj mówiłam, po prostu de facto, no jeśli tak się temu dobrze przyjrzymy, to możemy stwierdzić, że z każdej zainwestowanej złotówki możemy otrzymać 5000 zł zwrotu. Uważam, że to jest naprawdę rewelacja. Wiadomo, że na to, co jest dobre, należy trochę poczekać, ale nie wiem jak wy, ja mogę na takie pieniądze spokojnie jeszcze poczekać. Nawet jeżeli to będzie perspektywa 2-3 lat, to myślę, że spokojnie możemy poczekać. I w tej chwili tutaj mieliśmy zmianę cen akcji, tak? Czyli z tego, co mówiła firma, już w tym roku zmiany cen akcji nie ma być, ale no jednak już w tym roku dwie zmiany cen akcji były, znaczy nie cen, tylko jakby dyskontu, tak? Czyli co to oznacza, że jakby
zmieniła się ilość akcji w pakietach, a cena pozostała bez zmian. Dlatego no po prostu mi się wydaje, że jeżeli macie jeszcze jakieś osoby, które byście chcieli zaprosić do tego projektu, warto zwłaszcza nawet do końca tego roku tak naprawdę trochę się tutaj przyłożyć, jeżeli oczywiście chcecie uczestniczyć w programie partnerskim i zaprosić osoby, ponieważ no tak naprawdę w kolejnym roku może być znowu jakby mniejsza dużo jest ta mniejsza ilość akcji w pakietach. Jak ja potem pokazywałam niektórym osobom już po tej zmianie te nowe warunki, no to nie do końca były zadowolone, nawet miały niektóre pretensje, że tak późno je o tym informuję, ale oczywiście informowałam wcześniej, no ale ktoś nie był zdecydowany, tak? No i niestety musi kupić teraz pakiety na nowych warunkach, a one, jak widzicie, się trochę zmieniły, tak? Jeżeli chodzi o pakiet ten za $25 miesięcznie, no to ubyło 4000 około tutaj akcji, ale jeżeli chodzi już o ten pakiet $50 miesięcznie, to zobaczcie, zmiana jest drastyczna, 20 tysięcy akcji ubyło w nim, więc to naprawdę nie jest korzystna sprawa, zwłaszcza jeżeli sobie potem przeliczymy to 20 tysięcy razy $1, no to można powiedzieć, że 20 tysięcy ktoś jest, powiedzmy, w cudzysłowie w plecy, tak? Oczywiście może to odrobić, bo może kupić teraz więcej pakietów, no ale jednak troszkę więcej pieniędzy musi z kieszeni wyłożyć. Także jeszcze teraz chciałabym przypomnieć, że przy tych nowych pakietach nie ma czegoś takiego, jak było kiedyś, że jeżeli zapłacimy dwie raty, to dostajemy bonus, tak? Teraz dostajemy tylko ten bonus w akcjach oczywiście, który jest przypisany do każdego pakietu inny. Jeżeli zaprosimy trzy osoby na pakiet minimum ten za $25, tak? Czyli bardzo proszę o ten slajd, żeby pokazać zainteresowanym, jaka jest różnica. No dobra, to ja ci potem chętnie prześlę, tak? Na Skype'ie, tak? Będziesz chciała ten slajd, dobrze? Okej. Bo tutaj rzeczywiście jest spora różnica, więc warto rzeczywiście osobom pokazywać. Ja tutaj specjalnie właśnie jeszcze nie ustanawiam tych starych cen, żeby osoby widziały, że to się zmienia, tak? I że to nie jest taka ściema marketingowa. Też bonus będzie naliczany ten, że jeżeli opłacimy dwie raty za jednym zamachem, tylko do tego pakietu różowego, który jest nowy, tam jest 75 tysięcy akcji. I on kosztuje, jest dwie raty po $300, tak? No jest dosyć fajny i dosyć duży bonus, bo 24 tysiące akcji, jeżeli po prostu w przeciągu miesiąca spłacimy cały pakiet. Czyli on jest rzeczywiście bardzo opłacalny. Tutaj jeszcze są inne pakiety, również jest dosyć spora ta różnica, tak? No tu już są jakby te kwoty tutaj są trochę wyższe, jeśli chodzi o raty miesięczne, no to każdy ma też to w swoim panelu. I nie wiem, czy zauważyliście ogólnie, że w tej chwili jak się logujemy na stronę, to nie logujemy się już na starą wersję, tylko logujemy się na nową, tak? Czyli jest nowy panel, myślę, że jest taki dosyć bardziej przejrzysty, tak? Kiedy przewidywana kolejna zmiana dyskontu? No to w przyszłym roku, tak? W tym roku firma powiedziała, że już nie ma być tych zmian, więc no dlatego myślę, że łatwiej nie byłoby, jeśli jeszcze kogoś macie, jeśli nie zaprosiliście, nie dotarliście jeszcze do wszystkich, no to warto by było, żeby do końca roku tego się jakoś tak spiąć. Wiadomo, że potem też są święta, to już jakby, że tak powiem, tego okresu nie wliczam. No ale tak powiedzmy do świąt, żeby jeszcze trochę tutaj rzeczywiście popromować, bo potem nie wiadomo znowu, kiedy będzie ta zmiana, tak? Ale no mówię, w tym roku już nie ma być. I teraz mamy jeszcze inne rodzaje pakietów, to każdy sobie w panelu może zobaczyć. Chciałam jeszcze też powiedzieć o tych pakietach na dziecko, że niektóre osoby też jakby do mnie pisały, że czy on może kupić pakiet na dziecko, bo tam płaci $50 miesięcznie i ma 40 tysięcy akcji, a tutaj płaci $65 miesięcznie i ma 80 tysięcy akcji, tak? Czyli dwa razy jest jakby większa ilość akcji. Tylko no niestety jest taki problem, że po prostu rzeczywiście to musi być na dziecko, tak? Bo nawet były osoby, które mówiły, że ja sam jestem dzieckiem, więc mogę mieć taki pakiet. No niestety nie. Trzeba mieć albo dziecko, albo mieć kuzyna, albo kogokolwiek, no wnuczka, tak? Jakiekolwiek dziecko, które chcecie obdarować i wtedy można kupić ten pakiet, bo rzeczywiście różnica
różnica między tym pakietem $50 miesięcznie, który daje nam 40 tysięcy akcji, a tym, który daje nam 80 tysięcy akcji i kosztuje praktycznie $65 miesięcznie, czyli różnica jest $15, a warunki są dużo bardziej korzystne. Ale niestety, jak mówię, no trzeba będzie tutaj podać rzeczywiście dane tej osoby i wtedy można przepisać taki pakiet na tą osobę. Dopóki ona nie ukończy 18 lat, to po prostu jakby my sprawujemy cały czas tutaj jakby pieczę nad tym pakietem, a w umowie ogólnie jest osobna strona na temat tych pakietów. I teraz jeszcze, nie wiem, czy tam zauważyliście, w panelu się pojawiły takie nowe pakiety. Je możemy kupić właśnie z konta Money Bonus Account. To jest konto, gdzie naliczają się nam środki, jeżeli zapraszamy inne osoby, jesteśmy aktywnymi członkami programu partnerskiego, chociaż oczywiście polecanie nie jest obowiązkowe. I tak naprawdę tutaj pakiety jednorazowe też się dosyć zmieniły, to już tutaj nie będziemy szczegółowo tej tabeli oglądać, każdy praktycznie ma tam w swoim panelu back office, jest to napisane. I w tym momencie też chciałam przypomnieć, tak, jeżeli nie są tutaj dzisiaj osoby nowe, a jeszcze nie mają konta, no to skontaktujcie się oczywiście z osobą, która Cię tutaj zaprosiła, a nie z jakąś inną osobą, po prostu, żeby wszystko było ok. I po to, żebyś był w naszej grupie, żebyśmy mogli Tobie pomagać. Pamiętaj też, ilość akcji jest ograniczona, 400 miliardów, z czego tutaj też ma sporą część firma. I cena zakupu jakby może niedługo wzrosnąć, tak? Mówię właśnie o tej zmianie dyskonta, która może być już w przyszłym roku, tak? Bo w tym roku raczej już nie będzie. I oczywiście tutaj jeszcze dwa zdania dosłownie na temat programu partnerskiego. Można wypłacać z programu partnerskiego już teraz, także to jest opcja dla osób, które się też czują na siłach. Oczywiście zaproszenie nie jest obowiązkowe, ale ja to traktuję po prostu jako taką, no, danie szansy komuś, tak? Ja po prostu jakby tutaj nikogo na siłę nie przekonuję. Jeżeli ktoś mi tam pisze jakieś takie dziwne tam rzeczy, no to ja po prostu nie przekonuję tej osoby. Wiem, że ta osoba traci w tym momencie tutaj, nie ja tracę, tylko ona traci możliwość. Bo ja bym chciała, żeby pokazując taką możliwość tutaj tego projektu danej osobie, to ja chcę tej osobie pomóc, tak? Zawsze wychodzę z takim założeniem, jeżeli komuś prezentuję jakiś projekt, że chcę tej osobie pomóc. I to naprawdę daje najlepsze rezultaty. Jak ktoś nie jest chętny, no to niestety jego strata, tak? I właśnie takie jest najlepsze podejście. Oczywiście moim zdaniem, tak? Bo możecie mieć inne. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć tutaj ważną sprawę, że firma nagradza nie tylko w gotówce, ale i w akcjach. Ale była ostatnia zmiana, że jeżeli osoby nie mają statusu lidera w tej karierze takiej, to w tym momencie nie dostajemy już bonusów w akcjach. A zaraz powiem, co trzeba zrobić, żeby ten status lidera otrzymać, tak? I jeżeli są jeszcze osoby chętne, które nie mają takiego systemu do zapraszania na automacie tak zwanym, to też mogą się do mnie odezwać, bo w tym momencie po prostu ja udostępniam taki link z Twoim reflinkiem, który promuje i wysyła maile przypominające, informujące o tym projekcie, tak? Z Twoim linkiem do rejestracji. Oczywiście tylko to wysyła do osób, które wcześniej podały maila i były po prostu chętne, zainteresowane tematem, tak? Czyli jakby wszystko to jest pod względem prawnym legalnie, a po prostu wiadomo, że no ja też ten system przetestowałam i całkiem fajne są, że tak powiem, z niego efekty. Także polecam, jeżeli ktoś go jeszcze nie ma. Można wystarczy do mnie napisać, to ja go udostępnię. Teraz tak w skrócie bardzo ten tutaj program partnerski. Że mamy tak, pierwsza kwalifikacja partner zarabia z czterech poziomów i jak mówię, no nie dostaje tego bonusu w akcjach, tak? Nawet jeżeli ktoś jest zarejestrowany za darmo, może zarabiać jako partner, tylko że trochę to jest dla mnie, wiadomo, bezsensowne, no bo jeżeli ty sam nie zainwestowałeś w jakiś biznes, to po prostu prawdopodobnie w niego po prostu nie wierzysz, a jeżeli w niego nie wierzysz, nie będziesz potrafił przekazać tej wiary w ten program innym osobom, tak? A w tym momencie, no jakby, to mi się coś się mija z celem. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo złą sytuację finansową, no to może też zacząć tutaj jakby z tym darmowym bonusem 100 akcji i nie wpłacając na razie pieniędzy. Tylko potem oczywiście akcje mogą już być mniej korzystne warunki zakupu. Kolejna kwalifikacja, konsultant. Jest to partner, który zainwestował nie mniej niż $100
i istnieją co najmniej dwie osoby, które zainwestowały $100 w jego pierwszej generacji, czyli bezpośrednio zaproszone. I teraz mamy tego lidera, czyli od tej pozycji lider już zarabiamy też z bonusu w akcjach i w tym momencie zarabiamy tutaj z 6 poziomów, tylko no mówię, trzeba mieć już 3 osoby, które zainwestowały co najmniej $200 w grupie i samemu również zainwestowało się $200. Potem tutaj mamy master. Master to jest kwalifikacja, która mi się bardzo podoba. Dlaczego? Ponieważ taki master, żeby tutaj zacząć zarabiać naprawdę fajne pieniądze, bo już z 9 poziomów musi pomóc minimum 3 liderom, czyli 3 osobom musi pomóc, żeby zarabiały też dobre pieniądze. Czyli wymusza to na osobie pomoc swoim poleconym. Mi się dlatego to bardzo właśnie podoba, bo właśnie żeby nie było, że potem sponsor zostawia poleconych, tutaj musi pomóc, żeby te osoby również zarabiały. Mamy potem eksperta, odblokowuje się możliwość zarabiania do 20 poziomów, tak? Czyli to już jest naprawdę jak na programy partnerskie, uważam, rewelacja. No i mamy jeszcze top eksperta już do 24 poziomów, tak? Czyli czego, że tak powiem, chcieć więcej. I dodatkowo, może czasami zauważyliście, nie wiem, czy zauważyliście, że jesteście osobami aktywnymi w programie, to na pewno tak. Rzuciło, ale już w każdym razie za chwilkę tak czy siak kończymy. Tylko jeszcze chciałam powiedzieć po prostu, że jeżeli macie dużą ilość jakby sprzedanych pakietów w danym miesiącu, tak niekoniecznie nawet wy, ale na przykład w waszej grupie, to może wam doliczać nawet o 18% z pierwszej linii. No halo, coś tutaj, wiecie co, strasznie mnie wyrzuca, nie wiem, czy to jakieś problemy z internetem. Okej, czyli zakończyliśmy już omówienie tego programu partnerskiego i za chwilkę kończymy, tylko jeszcze odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania. Czy ten projekt jest realny? Jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko jest w każdym biznesie, ale jak sam widzisz, w ten projekt jest zaangażowanych tyle międzynarodowych podmiotów,
A będzie jeszcze więcej, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. I tak naprawdę te targi, w których uczestniczyłam i też wiele osób z naszej grupy, tylko po prostu to potwierdziły, że jest to przedsięwzięcie jak najbardziej realne, czyli nie jest to projekt wydmuszka, bo jeżeli ktoś coś robi przez 40 lat, no to myślę, że będzie robił wszystko, żeby to dokończyć, tak? A mówię oczywiście o właścicielu firmy. I jeszcze teraz pytanie takie podstawowe. Najwięcej osób oczywiście to interesuje się, nie dziwię. Kiedy firma wejdzie na giełdę? Kiedy otrzymam swoje dywidendy? To jeszcze raz powtarzam, jeżeli firma zakończy prototyp w 2017 roku, zresztą w harmonogramie prac ma napisane, że zamierza właśnie to zrobić w 2017 roku, zacznie podpisywać pierwsze kontrakty na sprzedaż kolejek, to przyspieszy jej wejście na giełdę. I wtedy na pewno nie wcześniej niż rok 2018 wejdą na giełdę i będziemy mogli zacząć tutaj zarabiać, tak? Ale mówię, no raczej 2018 to jest optymistyczna wersja, bo samo wejście na giełdę to też jest sporo papierkologii, specjalna komisja musi wyceniać te udziały i tak dalej. No ale mówię, na dobre rzeczy trzeba zazwyczaj poczekać dłużej. Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Sporo osób zadaje takie pytania. Jakbyście trzymali od kogoś takie pytanie, to powiedzcie, że to jest po prostu spółka akcyjna i ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów. Ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych IZIN. Można sobie też ten numer papierów wartościowych, że tak powiem, sprawdzić w specjalnej bazie. I no co najważniejsze, realizują wszystko zgodnie z harmonogramem. Co do certyfikatów, po zakupie wypełniamy też certyfikat udziałowca w firmie. Jeżeli kupujesz pakiet jednorazowo, to po prostu w tym momencie od razu będziesz miał ten certyfikat, a jeżeli kupujesz w akcjach, to dopiero po zakupie wszystkich akcji. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś tu nie ma jeszcze konta, to skontaktujcie się z osobą, która Was po prostu tutaj zaprosiła. No i pytanie, czy mamy jakieś pytania? Czy na razie wszystko jest jasne? Przepraszam też za problemy techniczne, ale chyba to było coś z internetem. Ok, czekam jeszcze minutkę. Jak nie ma pytań, to kończymy. I życzę wszystkim miłego wieczoru. Jeżeli ktoś tutaj oczywiście ma chęć, to jutro Andrzej w Warszawie o 17 ma spotkanie, ulica Dzielna 10. Można też przekazać swoim partnerom, którzy są z Warszawy lub z okolic. Ok, chyba nie ma pytań, także kończymy. Dzięki i dobranocka. I można oczywiście, a nie 18. No, to wiesz co, lepiej do Andrzeja. No tutaj na czacie pisał, że 17, tak? Lepiej do Andrzeja jeszcze dopytać na Skype'ie. Bo tutaj pisał na czacie, że 17, więc ja nie wiem, czy 17, czy 18, tak? Okej, dobra, no to dzięki bardzo, miłego wieczoru wszystkim.